wagonik nasz już kieruje się i zaraz wyjedziemy z hangaru, bo hangar się nazywa. Teraz zamknę się drzwi. Ja uwielbiam kolejki, no zawsze mam do nich ogromną słabość. Jak tylko gdzieś widzimy jakąś kolejkę, to po prostu działa na nas jak magnes. No więc tutaj w Porto, mimo że w zasadzie zatrzymaliśmy się niby na krótko, to wygląda na to, że troszkę dłużej to zabawimy. Szczególnie jeżeli kolejne kolejki i wagoniki nas wciągną. Ja już widzę wodę, nie wiem czy wy też, ale zaraz myślę, że kolejka dostanie lekkiego przyspieszenia. No i ruszymy do góry. Wyjeżdżamy. I już widać tam po mojej lewej super most, którym szliśmy. Mówię super, bo no, fajnie wygląda, bardzo fotogenicznie. Za to w dole widać całą masę czerwonych dachówek. Małe domki, ulica też widać. Można komuś pozaglądać na balkony, oczywiście na, znaczy balkony to dużo powiedziane. Z okien jest po prostu powywieszane pranie. No i widać też przeciwległy brzeg, gdzie są bardzo ładne, kolorowe domy. W ogóle te kolory są w większości uzyskane przez takie kafelki. Strasznie mi się podobają kafelki. Kafelki już były w Lizbonie i tutaj też są, tylko jeszcze bardziej kolorowe. No i cóż, popatrzcie troszeczkę na fantastyczne widoki. Kolejka wbrew pozorom wcale nie puśta. Ja też bym była rozczarowana. To wysiadamy. Fajnie, one zawsze trzęsą, jak podjeżdżają na koniec. Wysiadamy i przejdziemy się promenadą. No i teraz idziemy nad brzeg Douro, czyli rzeki, która rozdziela Porto na dwie części. Zobaczcie, tutaj nade mną jest dosłownie na wyciągnięcie prawie że ręki kolejka. Super widać drugą stronę miasta. Tak jak wspomniałam, te malownicze, kolorowe domki i drewniane łódki czy barki. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie, szczególnie takie skąpane w słońcu. Thank you.
to.